jednostki opuścili na zawsze czterech druhów. Nowicki Mieczysław, Koliński Wojciech, Paśkiewicz Feliksan i Szymaszek Jan. Chwilą ciszy uczcimy pamięci. Na koniec roku strażackiego OSP w Ostrowitym jednostka liczyła 112 członków czynnych, w tym 13 pań, 30 członków wspierających, 9 członków honorowych i 30 członków NDP, chłopców i dziewcząt razem. Razem mamy 181 członków. W roku sprawozdawczym OSP Ostrowite otrzymało z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotację w kwocie 16 270 zł, za co po dopłacie własnej 60 zł zakupiliśmy następujący sprzęt. Trójnóg ratowniczy, jedna sztuka, butla plus reduktor tlenowy, jedna sztuka, zestaw uzupełniający PSPR 1, jeden komplet, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nacisku 50 do 300, dwie sztuki, sprzęt zasilający z butli sprężonego powietrza, wysokociśnieniowego poduszek pneumatycznych, jedna sztuka i butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności minimum 6 litrów, jedna sztuka. Ubrania koszerowe 4 sztuki oraz zakupiliśmy 5 kompletów ubrań koszerowych za 1%, które pozyskaliśmy z odpisu z PIT-u i za to ze środków przekazanych Urzędu Gminy Wojewódzkiego Urzędu OSP RP pozyskaliśmy 2 pary butów ratowniczych. Nasz zarząd i duchowie OSP Ostrowite przepracowali 65 godzin w czynie społecznym, za co równa się kwota niewielka, 1300 zł, ale zawsze coś. Prace te były związane na rzecz z działalnością OSP Ostrowite. I tak, malowanie kuchni, sanitariaty, jeszcze inne prace przy budynku z Wrzackim na wyróżnienie zasługują. Druk Osmancki Leszek, Nowicki Zbigniew, Kluga Arkadiusz, Bartosik Krzysztof i Kruga Olek. I jeszcze Wolicki, oczywiście Jarek. No, przepracowali 15 godzin. Malowanie i naprawa budynków na zewnątrz, to malowanie szatni, malowanie schodów ewakuacyjnych tam do połowy i jeszcze tutaj elewacja ta brązowa na dole przy budynku. Też chciałbym wyszczególnić pana Kosmanski, Leszek, Kluga, Arkadiusz, Ratajewski, Kaczmarek, też 15 godzin. Inne prace związane na rzecz OSP, no to takie różne, które tam były potrzebne, jest tak Bartosik, oczywiście Krzysztof, Kaczmarek, Piotrek, Ratajewski, Kosmanski, Leszek, Szymaszkiewicz, Maja, Majewski, Ireneusz, Nowicki, Zbigniew, Paśkiewicz, Dzisław, Wolicki, Jarosław. Było tu 20 godzin. Serdecznie dziękujemy oczywiście firmie Przempol, Januszowi Przemkowi Miłos, którzy do naszej jednostki zrobili ten piękny marsz, który tutaj pewnie go widać, stanął przy naszej remizie. Także jeszcze raz dziękujemy. Bardzo proszę o oklaski dla Przempol. Razem przepracowaliśmy społecznie te 1300 zł. To jest to mało, wiem, ale no tak wyszło, że w tym roku jakoś nie udało się więcej wypracować. Chociaż dziękuję wszystkim za to, że byli chęci do pracy i udało się to zrealizować. Także podziękowanie dla pana Andrzeja Chatkowskiego, który znowu nieodpłatnie naprawił samochód Volkswagen i Lublin. Tam były drobne rzeczy, ale jednak nieodpłatnie zostały naprawione. Teraz podziękowanie dla druhów, którzy byli na jakiej wieści, wyjazdach i tak. Najwięcej wyjazdów miał druh Wolicki Ryszard, drugie miejsce Ładowski Dawid, trzecie miejsce Waśkiewicz Michał, których nagrodziliśmy oczywiście pięknymi statuetkami. Następnie byli Szygocki Ryszard, Panfil Natalia, Ratajewski... Waldemar. Zatknąłem się tak. O mało bym powiedział, że to był Wojciech. Ratajewski Waldemar, Rzemieszkiewicz Maja, Bartosik Krzysztof, Policki Jarosław i jeszcze jedna drukna kosmarska Paulina.
Szanowni drogowie, powiem tak, w tym roku no, było dość dużo, bo wyjeżdżaliśmy naprawdę 97 razy, z tego 22 pożary gasiliśmy, a pozostałe wyjazdy to były zagrożenia miejscowe, takie jak tam wypadki drogowe, likwidacja os, szerszeni, usuwanie połamanych i przewróconych drzew, to było 75 razy. Wszystkie nasze wyjazdy, oprócz ćwiczeń, miały miejsce na terenie naszej gminy, łącznie z różnego rodzaju akcjami, brało udział 28 druhów. Raz wyjeżdżaliśmy do Rękawczyna, do pożaru domu. To było też jeden wyjazd poza nasze jakby gminę. Stwierdzić można, że druhowie biorący udział w akcjach ratowniczych, posiadający ważne badania lekarskie, kierowcy, których obecnie mamy w naszej jednostce tylko 7, było więcej, posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia samochodów pożarniczych. Jestem przekonany, że gotowość bojowa naszej jednostki jest utrzymywana na wysokim poziomie i że tak będzie zawsze. Podnoszony jest również poziom w zakresie wyszkolenia do różnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa drogowego, medycznego, czyli ratownictwa wodnego. W roku sprawozdawczym 7 druhów odbyło kurs szkolenia podstawowego, w tym 3 druhów, 3 druhny, również 6 druhów szkolenie wodno-powodziowe i 2 druhny ukończyły kurs sternika. Razem wyszkoliliśmy 12 druhów. Jeszcze powiem co do zawodów. Oczywiście młodsi seniorzy zajęli w zawodach gminnych 2 miejsce, starsi zajęli 4 miejsce, a w zawodach wodnych w Sierakowie oczywiście drużyna kobiet zajęła 5 miejsce na 7. Druhny były do końca szansa na 3 miejsce, ale ze względu na to, że motorówka szła w trybie awaryjnym, nie 6000 obrotów, a 4. No w ostateczności w ostatniej konkurencji spadli na o 2 pozycje. Także była szansa na 3 miejsce drużynie kobiet. Podziwiam, dlatego że nie ćwiczyliśmy więcej niż 1,5 godziny, bo nie było kiedy. Sternik został wykoptowany dosłownie w ostatniej chwili, 2 dni przed. I tak sobie poradzili wspaniale, także możemy ich oczywiście nagrodzić brawami. A nasi druhowie cały czas utrzymywali się jako mężczyźni na 12, 13 przez tą motorówkę, żeby chciała ciągnąć. W ostatniej konkurencji spadliśmy na miejsce 17 w swojej kategorii, także a 16 było nagradzane, także można było coś przywieźć. No ale takie życie, tak wyszło. Lecie martwe. Chciałbym teraz podziękować wszystkim druhom i druhnom za udział w wyjazdach do wszystkich zdarzeń, ale i nie tylko, bo na przykład na ćwiczenia czy różnego rodzaju zabezpieczenia, które nie są płatne, zawsze byli chętni do wyjazdu i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Druhny i druhowie, zwracam się do wszystkich zebranych na sali z apelem o większe zaangażowanie w sprawy naszej jednostki. Mam na myśli sprawy gospodarcze, apeluję oczywiście o udziały w uroczystościach strażackich i noszenia mundurów. Oczywiście w religijnych nie mogę się jakoś doczekać, żeby była większa, proszę, ale nie zawsze to wychodzi. Także no ale ponieważ jest tak jak jest, to a mówi, noszenie mundurów, jak zawsze się mówi, jest to po prostu wyróżnieniem, tak? Druhny i druhowie, zaproszeni gości, kończąc, nie zanudzając was tutaj wystąpieniem swoim szczególnym, chciałbym podziękować komendantowi powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy, panu Sławomirowi Karczewkiewiczowi, za po prostu współpracę z tych naszych działaniach ratowniczych. Panu staroście, ale nie ma, ale też podziękuję za poświęcony mi czas, bo byłem parę razy, dużo czasu w różnych sprawach rozmawialiśmy. Urzędowi gminnemu Ostrowitym oraz panu wójtowi za sfinansowanie działalności operacyjnej technicznej naszej jednostki. Wszystkim druhom strażakom wspierającym, honorowym oraz wszystkim darczyńcom ze środków przekazanych naszą działalność statutową, w którym podatnikiem
przekazującym 1% swojego podatku na rzecz naszej jednostki za 2014 wyniosło na razie najwięcej, to jest 1532,78 groszy. Dziękuję również duchowi Jerzemu Sikorskiemu, bo cały czas nadzoruje nasze tutaj sprawy hydrauliki. Mieliśmy trochę jeszcze w tym roku problemów, ale dzięki Jerzemu udało się to jakoś naprawić i wszystko jest w strażnicy i w garażach ciepło. Kochani, będę kończył, ale jeżeli kogoś ominąłem, to proszę się nie gniewać i przyjąć podziękowanie za wkład włożony na rzecz naszej jednostki. I jeszcze raz gorąco dziękuję i życzę wszystkim druhom wszystkiego dobrego.